poruszanie się prostolinijne, akcent, noga jednoimienna, prawa. Powrót, bieg tyłem. Dalej poruszanie się liniowe, akcent, lewa noga. To samo druga grupa. Poruszanie dalej liniowe, powrót, bieg tyłem. Powrót do obrony. Dalej start, jednoimienna, prawa noga. Dwójki. Akcentuj nogę jednoimienną. Nie cofaj nogi do tyłu. Poruszanie liniowe, akcent, lewa noga, powrót tyłem do obrony. Poruszanie się dalej liniowe, akcent nogi jednoimiennej prawej, powrót slajdem. Niżej na nogach. Przed siebie, oczywiście mają patrzeć przed siebie, nie patrzeć na piłkę. Zaakcentuj nogę, patrz przed siebie. I tak samo jednoimienna lewa, powrót, slajd. Osłanianie piłki, patrzenie przed siebie, praca na nogach, niska. Poruszanie się odstawno-dostawnym krokiem obronnym, izolacja rąk w poruszaniu się. Trzeci, szósty, dziewiąty metr. Błędy, krzyżowanie stóp, plecy zgięte za bardzo. Akcentuj bardziej nogę do kroku. No i najważniejsza rzecz, akcent właśnie kroku jednoimiennej w obronie. Pozycja obronna. Ręce pracują. Do przechwytu, druga od podania. Pracuj przechwyt i podanie, ręce. Pracują trzeci, powrót, szósty do trzeciego, ręce do przechwytu i do podania. Poruszanie się odstawno-dostawnym, krok skrzyżny, akcent. Bieg zawrotny, od linii do linii, praca ręki do parkietu. Ręce, praca przez płotki, akcent nogi aktywnej, prawa noga, akcent nogi lewej, praca rękami, stopa aktywna, brzuch napięty, ręce pracują. Poruszanie się na płotkach. Jak najszybsza praca, krótki kontakt z podłożem. Ręce pracują. Ręce pracują. Ręce muszą pracować na przemian stronie. No i teraz powtórzenie wcześniejszych ćwiczeń z piłką. Czyli kozłowanie, mocny kozioł, akcent nogi. Zakończenie rzutem. Zakończenie rzutem oczywiście. Lewa
rękawem prawa kozuje zakończenie rzutem sytuacyjnym albo narzucenie jakiegoś rzutu zwykłego, czy reversem, step back, to już tutaj jest dowolność. Kontakt z parkietem, prawa ręka kozuje, prawa kończy. Lewą ręką kończymy butaktem. Hop! Poruszanie się bokiem, akcent nogi doodstawny. Ręce pracują. Hop! Tak jest, akcent nogi. Patrz przed siebie, hop! Hop! Wysoko kolano. Noga, oczywiście to samo, na dwie strony ćwiczymy. Hop! Wyżej kolano, ręce pracują, hop, patrz przed siebie, hop, praca bokiem, aktywna noga, krótki kontakt, hop, z parkietem, szybka praca na nogach. Hop, poruszanie się wielokierunkowe, akcent nogi jednoimiennej, ręce pracują, patrz przed siebie. Akcent nogi za grzybkiem. Ręce pracują, Paweł. Akcent nogi. Dalej poruszanie się wielokierunkowe. Akcent jednoimiennej nogi. Przyspieszenie po zatrzymaniu. Krok i przyspieszenie. Akcent. Ręce pracują oczywiście. Zatrzymanie przed grzybkiem i akcent nogi jednoimiennej. Poruszanie się wielokierunkowe, odstawno-dostawny, krok obronny, błędy, krzyżowanie nóg, sylwetka pochylona za bardzo do tyłu, do przodu raczej, brak równowagi. I tak samo akcent. Ręce z tyłu, odstawno-dostawne, poruszanie się wielokierunkowe, włączenie rąk, czyli ręka do przechwytu i odpadania. Niżej Samuel na nogach. No i mieszanie form wielokierunkowych, czyli poruszanie się krokiem biegowym i poruszanie się odstawno-dostawnym. Tutaj można używać różnych form. Close-out, krok krzyżny, wyprzedzenie zawodnika i bieg sprintem z rękami. No i wszystkie te formy poruszania się wielokierunkowego w ataku, oprócz poruszania się bez piłki, włączamy z piłką.